Witam. Zapakujemy teraz karton, który zamawiał Casillasek. To jest tak, karton z kartą Cristiano Ronaldo. Dodatkowo plakat z listą zawodników. Wkładamy drugą kartę limitowaną. Prezenty dla Casillaska, jakie sobie zażyczył. To są karty bazowe. Tutaj mamy też Goalstoppera. Dwie karty Fans Favorit. Dokładam też checklistę. Na pewno mu się przyda. Oprócz tego Casillasek zamówi jeszcze 6 saszetek. Tutaj mam ich 10, więc 4 losowo wybiorę i otworzę je teraz. Pakuję też 6 saszetek zgodnie z umową. Tak to wygląda. Później jeszcze to czymś wypełnię, żeby karty się nie niszczyły. Ronaldo też przyłożę do środka, żeby nic w transporcie się nie zadrapało. Zobaczmy, co minęło Casillaska. Czyli otworzę te 4 saszetki, których on nie chciał. I tak, saszetka numer 1. Mamy Goalstoppera. Saszetka numer 2. To jest checklista. Checklista. Saszetka numer 3. O, mamy kart Borussii. Tak to wygląda. I oprócz tego, o, trafiły się jeszcze w tej saszetce dwie karty Star Player z Samarasem. Saszetka numer 4. No i minął cię lewy. Widzisz, Casillasek, trzeba było wziąć 10 saszetek, a nie tylko 6. Tak to wygląda. Czyli tak, kartonik, 6 nierozpakowanych saszetek plus karty dodatkowe, dwie karty limitowane i opis. Za chwilę to zapakuję, zaadresuję i tak oto zapakowany karton przygotowany dostaniesz do siebie do domu. To są karty, które trafiłem. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.